cała moja historia z książką Kurator Giorgia Konrada zaczęła się właściwie na studiach, kiedy w czasie bodaj trzeciego czy czwartego roku, ponieważ u nas były czteroletnie studia licencjackie na hungarystyce, przeczytałam tę powieść i ona absolutnie zawładnęła moją wyobraźnią. Mimo że jest to książka, jedna z 10 najczęściej tłumaczonych książek na języki obce, książek węgierskich, to nie doczekała się polskiego przekładu. Co było bardzo zdumiewające dla mnie, ponieważ jakby jest to książka jedna z najważniejszych, jeżeli chodzi o drugą połowę XX wieku na Węgrzech. Opublikowana w 1969 roku, w zasadzie spotkała się z bardzo mieszanymi reakcjami. Czytelnicy byli zachwyceni, nakład został wyprzedany w ciągu kilku dni. Krytyka była bardzo podzielona, natomiast władze komunistyczne jednoznacznie potępiły tę książkę jako nielicującą z pożądanym obrazem systemu komunistycznego na Węgrzech. Tytuł książki Kurator w zasadzie prezentuje, co jest w centrum tej opowieści. W centrum tej opowieści jest właśnie bezimienny. Nie dowiadujemy się, jak ma na imię. Pracownik opieki społecznej. Wiemy o nim tylko, że jest towarzyszem T. I w zasadzie jego cała tożsamość oparta jest właśnie na tym zadaniu, które wykonuje. Czyli jakby jest tym trybikiem wielkiej biurokratycznej machiny, urzędnikiem, słabo opłacanym, bardzo zmęczonym, który uświadamia sobie, że jego możliwości są bardzo ograniczone, że on tak naprawdę nie może wpłynąć na los swoich podopiecznych, mimo nawet największych chęci. Natomiast, co jest ciekawe, to ta książka jakby tak świetnie pokazuje te realia właśnie działania urzędu i biurokracji, dlatego że sam Konrad pracował w opiece społecznej w jednej z dzielnicy Budapesztu przez kilka lat i wtedy właśnie zdobył te doświadczenia i mógł przyjrzeć się temu, jak żyją najubożsi i najbardziej wykluczeni ludzie z tej okolicy. Ta książka jest niełatwa, ale ujmuje bardzo silny problem społeczny, który nasze społeczeństwo i wtedy, i teraz niechętnie podejmuje, niechętnie bierze pod rozwagę. Przygląda się tym sytuacjom i tym grupom społecznym, które żyją gdzieś na marginesie, które są uważane za kłopotliwe dla społeczeństwa. Dlatego społeczeństwo chętnie odwraca od nich wzrok. To są na przykład właśnie osoby żyjące w ubóstwie, czy osoby z niepełnosprawnościami. I dlatego ta książka, która ukazała ten problem w bardzo szeroki, w bardzo ambiwalentny sposób, uświadomiła czytelnikom, jak wielki jest to problem i jakby naświetliła takie elementy rzeczywistości, które wcześniej nie były podjęte, a sama jej forma, wyjątkowa forma oscylująca między literaturą piękną, traktatem filozoficznym, reportażem, tekstem socjograficznym, a właśnie jakby jakimiś literackimi różnymi formami, sprawiła, że czytelnicy absolutnie byli nią zachwyceni. W jednym z paneli powiedziałam o tym, że to nie jest książka przyjemna. I to jest prawda. Jakby tym bardziej się w tym przekonaniu utwierdzam, że nie jest to książka przyjemna. I Konrad nie chciał, żeby ona była przyjemna, ponieważ zwraca uwagę na takie kwestie, które są dla nas wstydliwe jako społeczeństwo. Pokazuje swoich bohaterów i cały ten świat, w którym funkcjonujemy, w sposób bardzo złożony, bardzo niejednoznaczny. On nikogo nie usprawiedliwia, nikogo nie potępia. I myślę, że w czasach, kiedy tak łatwo jest podzielić świat na dwie połowy i jakby patrzeć na życie dwubiegunowo, ta ambiwalencja, która jest wpisana w jego twórczość, jest bardzo żywcza i bardzo daje pole do różnych przemyśleń. I zwraca uwagę, co jest w zasadzie najważniejsze, że nawet jeżeli nie jesteśmy w stanie różnym ludziom pomóc, jeżeli nie jesteśmy w stanie zmienić ich losu, to tym, co jest najważniejsze, to jest, żeby być uważnym,
współczuć, współbyć razem z tymi ludźmi. I jakby ta solidarność międzyludzka, która była równie potrzebna w latach 60. jak i teraz.